Cześć, zapraszam na film Pokaż mi książkę, która. Pokaż mi książkę, która to jest takie wyzwanie czytelnicze, które kiedyś wymyśliła Anita Book Reviews na Instagramie i to wyzwanie rozrosło się do jakichś w ogóle ogromnych rozmiarów, wszyscy zaczęli je robić, później pojawiło się także na YouTubie, także przeniosło się z Instagrama do tej sfery YouTubeowej właśnie. Ja do tej pory nie miałam okazji go zrobić, ponieważ nie miałam całej swojej biblioteczki w mieszkaniu, do tej pory nie mam, ale jednak mam już te dwa regały, więc jest tutaj znaczna część moich zbiorów, nie wszystkie, ale jednak postanowiłam nagrać taki film, bo wiem, że bardzo takie filmy lubicie, ja też bardzo chciałam to nagrać. I to będzie też taka szansa na taki, powiedzmy, mini bookshelf tour, ponieważ będziecie mogli zobaczyć właśnie wszystkie książki, no nie wszystkie książki, ale wiele książek z mojej biblioteczki i zrobimy to właśnie w takiej formie chodzonej, to znaczy ja za chwilkę wezmę aparat do ręki i będę Wam te książki pokazywać w takiej formie trochę jak bookshelf tour. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Pokaż mi książkę, która ma niebieską okładkę. Nie wiem dlaczego, ale sporo, pojawiło się co najmniej kilka właśnie próśb o pokazanie książki z niebieską okładką. Nie wiem dlaczego akurat tak bardzo lubicie niebieski, ale takich książek jest sporo. Mamy na przykład Misule, albo Niebo jest nasze, to jest książka, której jeszcze nie czytałam. Ale mamy też na przykład oczywiście takie bardziej znane książki jak Kosogłos ma niebieską okładkę, Harry Potter i Zakon Feniksa. Także sami widzicie, że książek z niebieską okładką trochę się na mojej półce znajduje. Pokaż mi książkę, która najbardziej Cię rozczarowała i powiem Wam, że jednym z takich moich największych rozczarowań, które najbardziej utkwiły mi w głowie, to była książka, która jest tutaj na samym dole, Dwór Cierni i Róż. I ta książka rozczarowała mnie, ponieważ ona zbierała jakieś hiper dobre recenzje w czasie, kiedy została wydana, bo teraz widzę, że już coraz mniej osób te książki lubi. Natomiast wtedy właśnie wszyscy te książki kochali i ja ją przeczytałam i dla mnie ta książka była tak słaba. Dawno żadna książka mnie tak nie rozczarowała jak właśnie Dwór Cierni i Róż. Pokaż mi książkę, która nigdy Ci się nie znudzi i myślę, że tutaj odpowiedź jest oczywista. Jest to cała seria Harry Potter, wszystkie tomy. Także tutaj no, nawet nie będę wyciągać tych części, bo doskonale wiecie, że to są właśnie te książki i że ta odpowiedź tutaj padnie. Pokaż mi książkę, która nadaje się na prezent ślubny. I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo no, gdybym miała kupić komuś książkę w prezencie ślubnym, to przede wszystkim kierowałabym się gustem pary młodej, jeżeli mieliby zbliżone do siebie panna młoda i pan młody. A poza tym, że gustem, to też wydaniem, żeby to była taka naprawdę pięknie wydana książka, typu na przykład Barnes & Noble albo, no nie wiem, jakieś takie, wiecie, no cudownie wydane książki. Ja takich książek za bardzo nie mam, żeby Wam pokazać. Teraz takie, które mi przychodzą do głowy, no to są takie oczywiste te wydania klasyki wydawnictwa Świat Książki. One są pięknie wydane i myślę, że na przykład zestaw takich książek właśnie z tego wydania byłby całkiem fajnym prezentem, jeżeli oczywiście wspomniana para młoda lubi takie klimaty. Tak więc raczej kierowałabym się gustem i po prostu czymś, co jest również pięknie wydane, żeby to było takie dwa w jednym. Pokaż mi książkę, która jest zaczęta i czeka na dokończenie i przeczytanie. I powiem Wam, że ja ostatnio pokończyłam takie książki, więc nie mam ich za dużo, ale mam dwie. Mogę Wam pokazać dwie, które mam rozpoczęte i gdzieś tam je porzuciłam albo czytam po prostu w tej chwili. I jedną z takich książek jest coś, o czym dobrze wiecie i jest to Przeminęło z wiatrem, Margaret Mitchell. Jestem tutaj, właśnie muszę się za tą książkę wziąć i przysiąść do niej tak porządnie, żeby przeczytać taką naprawdę sporą część w najbliższym czasie. Także to jest jedna z tych książek. A druga taka książka to jest biografia Elżbiety, królowej Elżbiety II, którą zaczęłam czytać w wakacje. Przeczytałam zaledwie tyle, więc niezbyt dużo, ale no teraz myślę, że do niej wrócę raczej szybciej niż później, także to są właśnie te dwie książki. Pokaż mi książkę, która jest z Tobą najdłużej i tutaj myślę, że bez wątpienia jest to książka Dzieci z Bullerbyn. Jest to wydanie, które ja dostałam jako nagrodę tam, nie wiem, w drugiej czy w trzeciej klasie podstawówki na koniec roku, także no to jest, o nawet tutaj, ale to chyba akurat nie jest z tego roku. Tak, to jest z piątej klasy, więc to z jakiejś innej książki, to z całą pewnością nie jest z Dzieci z Bullerbyn. Natomiast to jest właśnie ta książka, która jest ze mną najdłużej, bo właśnie od takich wczesnych lat podstawówki ją mam i nigdy się jej na pewno nie pozbędę, bo kocham tą książkę. Ona już swoje przeszła, ale myślę, że to właśnie jest w niej cudowne, że widać, że jest kochana po prostu. Pokaż mi książkę, która jest najnowsza i tutaj mam książkę, która przyszła do mnie dosłownie dzisiaj. Odebrałam ją z paczkomatu i jest to książka Dziewczyna, kobieta inna. Bernardine Evaristo. Jest to książka, o której ostatnio tyle dobrego słyszę, że po prostu nie mogłam się jej oprzeć, musiałam ją kupić. Zamówiłam sobie wersję w twardym wydaniu, także to jest właśnie ta nowość na mojej półce. Pokaż mi książkę, która jest najkrótsza. Jeżeli chodzi o najkrótsze książki, to myślę, że mogą to być albo Gugły Violetty Grzegorzewskiej tutaj. Wybaczcie, nie będę sprawdzała liczby stron, bo nie mam, mam tylko jedną rękę, w drugiej trzymam aparat.
Może to też być Rejwach Mikołaja Grenberga. Jest też taka opcja. Albo mogą to być na przykład Myszy i ludzie Steinbecka, którzy też są dosyć cieniutcy. Oni też mają chyba około tam 100 stron. No albo po prostu któraś z książek wydawnictwa Pauza. Prawdopodobnie w tym momencie na mojej półce najkrótsze są te opowiadania Marii Ober. Także myślę, że to może być któraś z tych książek. I jeszcze jedno pytanie z tej serii, a mianowicie pokaż mi książkę, która jest najgrubsza. To i bez wątpienia jest to książka Przeminęło z wiatrem, którą już Wam pokazałam, która ma tam ponad 1000 stron, ale takim grubaskiem na pewno też jest ten zbiór wszystkich reportaży Hanny Krall, to też jest dosyć potężna książka. No też na pewno Pani Noc i piąta część Harry'ego, czyli Zakon Feniksa. Pokaż mi książkę, która ma taki sam tytuł, ale innych autorów, to znaczy dwie książki. I powiem Wam, że to pytanie strasznie mi się spodobało. Naprawdę bardzo się ucieszyłam, jak je zobaczyłam. I szukałam, ale nie mogłam znaleźć takich książek na moich półkach. Natomiast co przychodzi mi do głowy, to Zmierzch. Ja akurat mam tylko ten Zmierzch, o którym pewnie pomyśleliście, to znaczy Zmierzch Stefanii Meyer, ale jest też Zmierzch wydany przez wydawnictwo Tajfuny japońskiego autora, które też czytałam, tylko że na Legimi. Także z takich książek tutaj nie mam, ale jeżeli Wy coś takiego macie na swoich półkach, to koniecznie dajcie znać, co to jest, bo to jest strasznie ciekawe pytanie, naprawdę. Pokaż mi książkę, która ma najbrzydszą okładkę i tutaj jako pierwsza do głowy przychodzi mi książka, o której nie tak dawno mówiłam na kanale, to znaczy Niezwyciężona siła kobiet, Czarownice. Tak wygląda ta okładka, ale po dłuższym zastanowieniu się jest jeszcze jedna książka, która jest bardzo fajna, a ma okropną okładkę. I jest to książka, tutaj ją mam na samym dole, o kurczę, nie wiem, czy ją teraz wyjmę. Anna i pocałunek w Paryżu. Ta okładka jest tak po prostu słaba i tak zniechęcająca, a ta książka jest naprawdę mega spoko, to znaczy była, kiedy ją czytałam parę lat temu, ale myślę, że dalej by mi się całkiem podobała, bo to jest bardzo przyjemna młodzieżówka, no tylko właśnie ta okładka nie sugeruje za bardzo nic ciekawego. Pokaż mi książkę, która jest wspaniałą, zaskakującą powieścią, no i tutaj mogę Wam na przykład pokazać cudowną Złodziejkę Książek, która jest jedną z moich ukochanych książek wszechczasów. Naprawdę jest to cudowna powieść, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie czytaliście, to bardzo gorąco Wam ją polecam. Ale też na przykład drugą z moich ulubionych książek, czyli właśnie pokazanych Wam już Myszy i ludzi, Johna Steinbecka. To również jest przepiękna historia i no, dla mnie to zakończenie było bardzo zaskakujące. Także uważam, że to jest piękna i zaskakująca historia naprawdę. Myślę, że gdybym dłużej pomyślała, to znalazłabym oczywiście więcej takich książek, ale tak na pierwszą myśl to są właśnie te dwie, które mi przyszły do głowy. Było już pytanie o najbrzydszą okładkę, więc teraz pokaż mi książkę, która ma najładniejszą okładkę. I myślę, że takim pierwszym oczywistym skojarzeniem jest ta seria wydawnictwa Świat Książki, ekskluzywna edycja limitowana, czy coś takiego. Ja tutaj mam akurat Dziwne losy Jane Eyre, Wichrowe wzgórza, Dumę i uprzedzenie oraz Rozważną i romantyczną. No to są naprawdę przepięknie wydane książki, ale również ta Rebeka, wydawnictwa Albatros, którą też ostatnio kupiłam. Też bardzo mi się to wydanie podoba. Ale w ogóle teraz coraz więcej wydaje się takich naprawdę ładnych książek, więc myślę, że no sporo mogłabym Wam tutaj pokazać. Donna Tartt też mi się bardzo podoba, jak jest wydana. Generalnie wszystkie książki, które mają twardą oprawę i obwolutę, to jest coś, co ja uwielbiam i to są książki, które zawsze mi się będą bardzo podobały. Tak na koniec jeszcze do tego pytania pokażę Wam Bezgwiezdne morze w wersji angielskiej, bo to też jest przepięknie wydana książka. Pokaż mi książkę, której masz kilka wydań i tutaj mam kilka takich książek, chociaż ja generalnie tego nie robię, no ale mam kilka takich, także Wam pokażę. Mam Steinbecka, Myszy i ludzi, to wydanie, które Wam pokazywałam, ale też mam wydanie anglojęzyczne, takie malutkie. No strasznie, o to jest chyba najkrótsza książka tak naprawdę na mojej półce, bo to wydanie jest po prostu tycie. Ale też oczywiście Harry, no tutaj mam to klasyczne wydanie, które było jako pierwsze wydawane w Polsce, ale mam też te wydania tutaj na dole ilustrowane. Na razie są tylko 4 tomy dostępne, ale no zbieram je konsekwentnie, bo strasznie mi się te wydania podobają. I mam jeszcze na przykład Portret Doriana Graya. Jedno wydanie wydawnictwa Vesper i drugie wydanie wydawnictwa Zeski Spółka. Pokaż mi książkę, która kojarzy Ci się z dzieciństwem. I z tych książek, które mam u siebie na półce, to będzie oczywiście Ania z Zielonego Wzgórza. Chociaż nie w tym wydaniu, ja czytałam ją w troszkę innym wydaniu, które zresztą mam w domu u rodziców. Także to wydanie też ciągle mam, to też była jakaś tam nagroda w szkole i też jest już takie naprawdę zużyte, widać, że było czytane. Ale też Dzieci z Bullerbyn, to też jest książka mojego dzieciństwa zdecydowanie. Oraz znana wszystkim chyba Mała Księżniczka. Także to są takie trzy książki, które chyba najbardziej kojarzą mi się z dzieciństwem. Z tych, które posiadam na swojej półce. I podobne pytanie, pokaż mi książkę, która kojarzy Ci się z wiekiem nastoletnim. No i tak myślę, co by Wam tutaj pokazać, żeby nie pokazywać już tego Harry'ego, bo to oczywiście jest Harry najbardziej. Ale powiem Wam, że chyba nie mam
takich książek, jak kiedyś czytałam jako nastolatka, taką serię Ulica Strachu i w tej serii się bardzo zaczytywałam, ale nie mam żadnej z tych książek na półce, żeby Wam pokazać, także mogę tylko powiedzieć po prostu, że była to seria Ulica Strachu. Pokaż mi książkę, która Cię zachwyciła od pierwszego zdania. I powiem Wam, że na pewno taką książką jest właśnie Jane Eyre. Ja bardzo lubię to pierwsze zdanie w tej książce. Niepodobno było tego dnia wyjść na spacer. Zapamiętam je chyba do końca życia, także na pewno to. Ale również pamiętam, że Przyjaciel Sigrid Nunes był taką książką, która właśnie bardzo mi podeszła, jeżeli chodzi o styl pisania. I właśnie już od samego początku wiedziałam, że to będzie coś w takim moim klimacie, jeżeli chodzi o to właśnie, jak ta książka jest napisana. Co by tu jeszcze Wam pokazać? Na pewno jeszcze dużo było... O, na pewno też właśnie Złodziejka Książek, o której już dzisiaj mówiłam, bo ona też jest pisana w bardzo specyficzny sposób i na początku poznajemy Śmierć, która jest narratorem w tej książce i właśnie to też bardzo mi się podobało. Pokaż mi książkę, która ma inny kolor grzbietu niż okładka. I na przykład tutaj pierwsze, co przychodzi mi do głowy i pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to są Rozmowy z przyjaciółmi Sally Rooney, ponieważ okładka jest żółta, a grzbiet jest taki granatowy. Ale takim przykładem też może być na przykład książka Stowarzyszenie Umarłych Poetów, która jest zielona, a grzbiet ma biały. W ogóle tutaj jest kilka takich książek, które mają biały grzbiet, a wcale białe nie są. Na przykład też Życie Pi, które jest takie pomarańczowe, a grzbiet ma białe, także jak widzicie, trochę tego wbrew pozorom jest. Pokaż mi książkę, która lepiej, żeby została zekranizowana niż wydana w formie książki właśnie. Myślę, że tutaj to już jest niestety po ptokach, bo jeżeli coś się ekranizuje, to zazwyczaj to wcześniej, znaczy jeżeli jakaś historia jest ekranizowana, nie wiem jak to powiedzieć bez sensu, ale chodzi mi o to, że jeżeli coś ma być ekranizowane na podstawie książki, to najpierw musi być ta książka, wiecie o co chodzi. Ale są takie książki, które po prostu zawsze bardziej mi się podobają filmy niż same książki i są to wszystkie książki Nicholasa Sparksa. Ja akurat mam tutaj tylko dla Ciebie wszystko, swoją drogą to też jest przykład innego koloru grzbietu niż okładki. Jeszcze tej książki nie czytałam ani nie widziałam filmu, ale generalnie ze Sparksem zawsze miałam tak, że o wiele bardziej podobały mi się ekranizacje jego książek niż same książki. Pokaż mi książkę, która sprawiła, że spojrzałaś na coś z innej perspektywy. Myślę, że tutaj przykładem takich książek mogą być te eseje Rebeki Zolnit, które po prostu trochę więcej uświadamiają, trochę więcej pokazują, jak wyglądają nierówności na świecie. Także na pewno te książki coś tam mi uświadomiły i pokazały pewne rzeczy z innej perspektywy. Na pewno też taką książką jest książka Żeby umarło przede mną, która pokazała mi, jak wygląda w Polsce życie matek niepełnosprawnych dzieci, jak wygląda wychowywanie takiego dziecka. No jest to okropna książka, naprawdę jedna, mimo że ona jest taka cieniuteńka, to jest to jedna z najcięższych takich, wiecie, pod względem takiego ładunku emocjonalnego książek, jakie w życiu czytałam. Pokaż mi książkę, która totalnie zaskoczyła Cię na plus. I tutaj pierwsza do głowy przychodzi mi książka Piccarella. Ja naprawdę tę książkę uwielbiam, jestem fanką tej, nawet nie całej serii, tylko bardziej właśnie tej pierwszej części. W życiu się tego nie spodziewałam, bo to nie jest coś, po co ja często sięgam, a jednak właśnie z tą książką to była taka miłość od pierwszego zdania. Także naprawdę, jeżeli jeszcze nie znacie, to bardzo gorąco polecam. To jest taka obyczajówka młodzieżowa, coś zupełnie takiego, wiecie, lekkiego na rozluźnienie, ale naprawdę bardzo fajna, bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze się przy niej bawiłam. Także to jest coś, co zdecydowanie zaskoczyło mnie na plus, a czegoś się po prostu nie spodziewałam. Pokaż mi książkę, którą przeczytałaś przez przypadek, a bardzo Ci się spodobała. I szczerze mówiąc, taką książką jest jedna z moich znowu ulubionych książek i jest to książka Teres Bowman, ta druga. Ja po tą książkę sięgnęłam tak właściwie bez żadnego, tak po prostu, bez żadnej rekomendacji z niczyjej strony, bez znajomości tej autorki wcześniej, bez czytania jej poprzedniej książki, która została wydana w Polsce, czyli O zmierzchu. Po prostu zobaczyłam ją któregoś dnia na Legimi i stwierdziłam, że przeczytam. I no to też była miłość. Naprawdę ja tę książkę uwielbiam, uważam, że jest bardzo dobra, ale jest też specyficzna i rozumiem, że nie każdemu się ta książka spodoba. Ale właśnie to na pewno jest przykład takiej książki, którą przeczytałam przypadkiem, a zdecydowanie gdzieś tam na dłużej zagości w moim czytelniczym sercu. Pokaż mi książkę, która ma żółtą okładkę tym razem, także już nie niebieską. I żółtą okładkę ma na przykład jeden z pierwszych reportaży, jakie w życiu przeczytałam, znaczy no, prawie żółtą powiedzmy, czyli Polska odwraca oczy Justyny Kopińskiej. Oczywiście też Rebeka Zolnit i Matka wszystkich pytań, ale już żeby odejść od tego tematu takiego reportażowego, to też na przykład mamy tutaj Kubę Małeckiego i Józefa. Oraz Norca, może nie do końca ma taką żółtą okładkę, taką bardziej pomarańczową, ale Joseph zdecydowanie jest żółty. No i wspomniane już dzisiaj Rozmowy z przyjaciółmi Sally Rooney. Pokaż mi książkę, która wszystkim się podobała, a Tobie nie. I może taką książką być wspomniane już dzisiaj Dwór Cierni i Róż, ale również, to może być dla Was zaskoczeniem,
Daisy Jones and the Six, czyli książka, którą pokochał cały BookTube. Dla mnie to był taki przeciętniak, raczej też o tej książce długo później nie myślałam i no, nie za wiele ona wniosła do mojego czytelniczego życia. Nie powiem, że mi się nie podobała zupełnie, ale była dla mnie całkowicie przeciętna, także to jest na pewno jedna z takich książek. Pokaż mi książkę, która była dla Ciebie wyzwaniem. I takim ostatnim moim wyzwaniem czytelniczym była zdecydowanie Tajemna historia Donny Tartt, którą męczyłam przez 2 miesiące niemalże. W końcu ją przeczytałam, ale naprawdę bardzo ciężko mi się tę książkę czytało. Szczególnie w pierwszej połowie. Ta pierwsza połowa mi się strasznie ciągnęła, strasznie dłużyła. Jeżeli chcecie wiedzieć, co o tej książce myślę, to odsyłam Was na moje Goodreads albo na Instagrama, bo i na jednej, i na drugiej stronie napisałam taką krótką opinię na temat tego, co myślę o tej książce. Pokaż mi książkę, która ma genialny motyw drogi. I tutaj też bez wątpienia będzie to Steinbeck i Myszy i ludzie. Myślę, że nie tylko, ale akurat tylko tę książkę jak na razie tego, która czytałam, więc pokazuję Wam Myszy i ludzi. Ale myślę, że tak naprawdę można to znaleźć w każdej z jego książek. To też jest bardzo fajna kategoria. Pokaż mi książkę, która kojarzy Ci się z jakimś osobistym doświadczeniem. I tutaj myślę, że bez wątpienia mogę pokazać na te książki o lataniu, czyli Etat w chmurach. Jest to książka Teresy Grzywot, czyli dziewczyny, która w tamtym czasie, kiedy pisała tę książkę, latała w liniach lotniczych Etihad, czyli w tym samym kraju co ja, tylko w innym mieście. Oraz na pewno też Życie stewardesy Olgi Kuczyńskiej, która tutaj opisuje całą swoją drogę, właśnie jak to się stało, że została stewardesą, jak wyglądały szkolenia itd., itd. Oraz opowieści pokładowe tej samej autorki co Etat w chmurach, czyli również Teresy Grzywocz. Tutaj już akurat trochę mniej, ponieważ tutaj ona te opowieści pokładowe opisuje z perspektywy pracy jako taka stewardesa VIP, czyli na prywatnych jetach. To już nie jest lotnictwo komercyjne, także tutaj może mniej się mogę utożsamić, ale te dwie książki na pewno się w to wpisują. Pokaż mi książkę, która ma motyw z jedzeniem w fabule. I tutaj pierwsza na myśl nasuwa mi się książka Na ostrym ogniu, gdzie główna bohaterka chce być szefową kuchni, słynną szefową kuchni i właśnie uczy się w tym kierunku, chodzi na różne kursy. No i właśnie o tym generalnie jest ta książka. Także no, na pewno to ma motyw jedzenia taki dosyć silny, ale myślę, że ogólnie motyw jedzenia jest na tyle popularny, że w wielu książkach by się znalazł. Pokaż mi książkę, która myślałaś, że Ci się spodoba, ale okazała się niewypałem. No i myślałam, że tak będzie z Normalnymi ludźmi, Sally Rooney. Niestety, no jak wiecie, ta książka nie do końca mnie przekonała do siebie. Natomiast już mu to mówiłam wielokrotnie, że wydaje mi się, że to jest trochę moja wina, moje złe podejście do tej książki. Planuję kiedyś przeczytać ją ponownie i ocenić jeszcze raz. Także no jedną z takich książek, które naprawdę myślałam, że bardzo mi się spodobają, wręcz że trafią do moich ulubionych, to jest właśnie ta książka. Ona jest tutaj idealnym przykładem po prostu. Pokaż mi książkę, która najdłużej czeka na przeczytanie na Twojej półce. No i myślę, że tutaj takimi książkami, które zdecydowanie najdłużej na mojej półce czekają, aż je przeczytam, są książki Filipy Gregory, szczególnie ten cykl tudorowski, rozpoczynający się od Wiecznej Księżniczki, ponieważ ja te książki zaczęłam kupować na początku mojej przygody z blogiem, czyli w 2012 roku. No, także już 9 lat te książki czekają na przeczytanie, więc no, myślę, że zdecydowanie one tutaj wygrywają właśnie ten 2012 rok, ale ogólnie sporo jest takich książek, które kilka ładnych lat na mojej półce już czekają. Dużo też się ich na bieżąco pozbywam, bo po prostu kiedyś bardzo chciałam je przeczytać, teraz już niekoniecznie. A wiecie, wtedy nie było takich możliwości, żeby czytać nowości jak teraz, typu właśnie te wszystkie platformy subskrypcyjne jak Legimi, BookBeat, Empik Go, także teraz z tym jest dużo, dużo lepiej naprawdę. Pokaż mi książkę, która Cię inspiruje. I tutaj mam całkiem fajny przykład. Jest to książka Ludzie Nowego Jorku. Na pewno jesteście zaznajomieni z tym projektem, gdzie autor teraz tej książki właśnie, zresztą nie jednej, robił zdjęcia ludziom na ulicach Nowego Jorku i pytał ich o takie krótkie historie i opisywał takie krótkie historie właśnie. No i myślę, że to jest bardzo inspirująca rzecz, poczytać sobie właśnie historię takich zwykłych, wiecie, przeciętnych ludzi żyjących sobie w jakimś tam mieście. No może nie w jakimś tam, bo w jednym z największych miast świata, ale no ale wiecie, o co chodzi. Także myślę, że to jest idealna książka do tego pytania. Pokaż mi książkę, która złamała Ci serce albo doprowadziła Cię do łez. Takich pytań też pojawiło się kilka. No i na pewno taką książką jest Rdza Jakuba Małeckiego, czyli kolejny taki mój ulubieniec, jedna z ulubionych moich książek, ale też stojący wcale niedaleko Małe życie. No to jest książka, na której ja się spłakałam jak głupia i myślę, że nie tylko ja. Ale teraz ta książka zbiera dosyć dużo takich negatywnych opinii. Kiedyś zbierała lepsze. Mnie się bardzo podobała, jak na razie. Zobaczymy, co po latach będę o tej książce myślała. Natomiast no to są takie dwie książki. A, no jeszcze może, skoro już o Małym życiu mówimy, to jeszcze oczywiście Wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makai. Też jest taką książką, która zdecydowanie złamała mi serce. Pokaż mi książkę, którą przeczytałaś najwięcej razy i tutaj w nawiasie jest Oprócz Harry'ego, czyli ktoś już wiedział, jaka będzie odpowiedź. No Oprócz Harry'ego były to Dzieci z Bullerbyn, które też już Wam pokazywałam. Oprócz Dzieci z Bullerbyn, może już tutaj zejdę do tej półki właśnie, oprócz Dzieci z Bullerbyn była to właśnie Mała Księżniczka, która też jest tutaj. Dzieci z Bullerbyn, Mała Księżniczka, Ania z Zielonego Wzgórza też. Generalnie takie właśnie książki dla dzieci, czytałam wiele razy. Czy coś z takich nowszych rzeczy, albo z takich bardziej, powiedzmy, dorosłych rzeczy,
Nie wydaje mi się, powiem wam szczerze, że teraz raczej czytam książki raz, ponieważ no jest za dużo książek, które chciałabym przeczytać. Jeżeli wracam, no to właśnie tylko do tych takich ulubieńców z dzieciństwa, które są dla mnie takim comfort readem po prostu. Także z takich współczesnych bardziej książek to chyba nie ma takiej, którą bym czytała więcej niż raz. Pokaż mi książkę, która ma tyle samo lat co ty i powiem wam, że ja to zgooglowałam, wpisałam swój rok urodzenia i książki, które wychodziły w tamtym czasie i niestety nie mam żadnej z tych książek na półce, ale powiem wam, że były tam któreś części Wiedźmina, nie pamiętam które, ale jest to rok 1993, więc był tam Wiedźmin z takich bardzo znanych książek, ja Wiedźmina akurat na półce nie mam, więc wam nie pokażę, ale stwierdziłam, że powiem, bo to fajne pytanie też całkiem. Pokaż mi książkę, która najbardziej cię wkurzyła, takich pytań też pojawiło się kilka i tutaj pierwsza na myśl przychodzi mi książka Moja mroczna Vanesso. To jest książka, która opowiada o dziewczynie, która była molestowana przez swojego nauczyciela. I tutaj mamy takie dwie perspektywy, to znaczy kiedy ona jest tą nastolatką właśnie i kiedy jest uwikłana w tą relację oraz kiedy jest już dorosłą kobietą i stara się jakoś poradzić z tą traumą właśnie z przeszłości. I ta książka naprawdę mnie wkurzyła tak, że ja niejednokrotnie chciałam ją wyrzucić przez okno, także to jest na pewno taka książka. Pokaż mi książkę, którą czytałaś w smutnych momentach, żeby poprawić sobie nastrój i tutaj też jako pierwsza przychodzi mi do głowy książka, cała seria właściwie, Jenny Han, Do wszystkich chłopców, których kochałam, tutaj mam akurat drugi tom, tu obok jest trzeci, pierwszy mam gdzieś w domu u rodziców, w ogóle w jeszcze innym wydaniu, tak więc jak widzicie, ja mam trzy różne wydania tej książki. Ale to są właśnie takie książki, seria, którą czytałam, kiedy mieszkałam jeszcze w Dubaju i w takich momentach, kiedy czułam się dosyć przybita, taka wiecie, samotna i tak dalej, nie miałam za bardzo do kogo się odezwać, to właśnie sięgałam po te książki i one jakoś mi poprawiały humor i tak mi się właśnie kojarzą z takim czasem. Pokaż mi książkę, którą czytałaś najdłużej i tutaj bez wątpienia zwycięzcą niekwestionowanym jest książka Małe życie, ponieważ ja ją czytałam chyba 3 lata w sumie. To znaczy oczywiście to nie było tak, że przez 3 lata tą książkę czytałam, tylko zaczęłam ją tam zaraz po premierze w 2017 roku, a ostatecznie, potem ją porzuciłam i ostatecznie dokończyłam ją dopiero na początku 2020 roku. Także to jest w ogóle bezsprzeczny zwycięzca i nie ma takiej książki, która mogłaby się chociaż w połowie z tą równać. Pokaż mi książkę, która dotyczy innego państwa i każdy według ciebie powinien ją przeczytać. To znaczy, ja generalnie staram się unikać takich stwierdzeń, że każdy coś powinien przeczytać, ponieważ wychodzę z założenia, że każdy czyta to, na co ma ochotę i to, co chce, ale jeżeli chcielibyście przeczytać jakąś książkę o innym kraju, to na pewno warto przeczytać książkę 27 śmierci Tobiego Obeda. Jest to co prawda książka polskiej autorki, natomiast opowiada historię Kanady, taką bardzo niechlubną historię Kanady, ponieważ są to takie szkoły z internatem, które zajmowały się w cudzysłowie asymilacją dzieci takich natywnych właśnie. No i możecie sobie wyobrażać, co tam się działo, skoro powstał reportaż. No jest to generalnie bardzo brutalna, bardzo wzruszająca książka. Mnóstwo trigger warningów, także jeżeli jesteście wrażliwi na przemoc seksualną, przemoc w ogóle, molestowania i tak dalej, to nie jest to książka zdecydowanie dla Was. Pokaż mi książkę, która kiedyś była przez Ciebie uwielbiana, a teraz już nie jest. Myślę, że taką książką mogą być na przykład Wybrani. Jest to taka seria Nocna Szkoła, bardzo stara seria sprzed, no nie wiem, 8 lat, 7 lat. Taka seria młodzieżowa, którą ja kiedyś bardzo lubiłam, szczególnie ten pierwszy tom strasznie mi się podobał. No ale myślę, że teraz już po prostu wyrosłam z takich książek i gdybym przeczytała ją ponownie, to zdecydowanie no nie zrobiłaby na mnie aż takiego wrażenia jak wtedy. Także myślę, że to jest jedna z takich książek. A drugą myślę, że mogą być książki Johna Greena, czyli na przykład Najsłynniejsze Gwiazda Szerwina. Z tego samego powodu dokładnie, to znaczy po prostu wydaje mi się, że już z tego wyrosłam. A kiedyś bardzo mi się te książki podobały. Pokaż mi książkę, która zawiera w sobie realizm magiczny. Powiem wam, że myślałam o takiej książce, która nazywała się jakieś tam dziwne przypadki Avery Lavender czy coś takiego. I ja szukałam tej książki, obszukałam po prostu wszędzie u rodziców, tutaj u siebie. I ja nie wiem, co się z nią stało, nie mam tej książki. Natomiast innym takim przykładem mogą być oczywiście książki Kuby Małeckiego, szczególnie najbardziej chyba Joseph, wydaje mi się. Chociaż Kuba Małecki to jest taki ciekawy przypadek, bo nawet kiedyś czytałam, że on to powiedział chyba w jakimś wywiadzie, że to nie do końca są książki, nie do końca jest po prostu realizm magiczny, tylko takie coś na pograniczu, że niby to jest realizm magiczny, niby nie jest. No ale myślę, że z tych książek, które obecnie mam na półce, to właśnie Joseph i Dygot też wydaje mi się, że dosyć mocno pasuje do tej kategorii. No dobrze, i może już ostatnie pytanie, żeby ten film nie trwał za długo. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie, które mi wysłaliście, ale myślę, że zrobię kiedyś po prostu drugą część. Ostatnie pytanie to książka, której akcja rozgrywa się w epoce wiktoriańskiej. No i oczywiście pierwsza na myśl tutaj przychodzi Charlotte Bronte, ale nie tylko Wszystkie trzy siostry, bo one właśnie pisały w tym czasie i akcja tych książek rozgrywa się właśnie w epoce wiktoriańskiej. Ale może z takich mniej oczywistych rzeczy, to na przykład ta książka Diabelskie maszyny, ta seria, ona tak się chyba nazywa, Cassandry Clare, czyli Mechaniczny Anioł, Mechaniczny Książę i Mechaniczna Księżniczka. To jest uniwersum Darów Anioła, to znaczy uniwersum Nocnych Chłopców, ale właśnie akcja tutaj rozgrywa się
w epoce wiktoriańskiej. Wracamy z powrotem do pozycji siedzącej. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie pytania, które mi przysłaliście na Instagramie, kiedy właśnie wrzuciłam tą skrzyneczkę do tej zabawy Pokaż mi książkę, która. Jak widzicie, było ich całkiem sporo. Ja i tak nie wykorzystałam tutaj wszystkich, które mi wysłaliście, ale myślę sobie, że za jakiś czas po prostu nagramy drugą rundę. Wrzucę jeszcze raz pytania może na inne książki, może ktoś jeszcze będzie chciał napisać coś od siebie. Tak więc no myślę, że jeszcze kiedyś taki film się pojawi, dlatego wtedy wykorzystam te pytania, zostawię sobie te screeny, których nie wykorzystałam tym razem. Nie użyłam wszystkich, ponieważ naprawdę nadesłaliście ich sporo, a nie chciałam też, żeby ten film trwał za długo, także musicie mi to wybaczyć. Myślę, że kiedyś one się po prostu pojawią. To by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo gorąco za obejrzenie tego filmu do końca. Będzie mi bardzo miło, jeżeli coś po sobie zostawicie, komentarz, łapkę w górę, subskrypcję i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!